Halsz, witajcie, tu znowu Rufek, witam was w kolejnym odcinku z Dead Cells. Wracamy sobie do gry. Dzisiaj pójdziemy na nowe piętro, zobaczymy co tam będzie. Znaczy ja je tam po części widziałem i pamiętam, czy o tym wspominałem na pierwszym odcinku. Dzisiaj znowu zagram bez tego kolejnego poziomu trudności, no bo w życiu nie dam rady na dwóch bossem selach. Może spróbuję na tym grać, jak będziemy mieli już na maksa ulepszoną kuźnię, w sensie na maksa. No chociaż bronie z dwoma psami będą mogły się zacząć pojawiać. Myszkę tymczasem schowam, ściszę sobie grę i zaczniemy grać z Assassin's Daggerem, bardzo fajna rzecz. I czemu są dwie bronie, to jest ciekawe. Assassin's Dagger oraz... bo to jest jako losowy łuk, Electric Whip to jest łuk, ale dziwne. Weźmiemy sobie tarczę, weźmiemy sobie Assassin's Dagger i gramy dzisiaj na taktyki. Co chciałem powiedzieć. Pójdziemy dzisiaj na to nowe piętro, przynajmniej postaram się, już nawet nie pamiętam jak się na nie idzie, ale chyba z tego tutaj pierwszego piętra. Mam nadzieję, że się nie mylę. Miałem w ogóle nagrać inną grę, miałem nagrać Slay the Spire. Mam teraz chwilę, ale nie wiem, coś mam naprawdę nie tak z barkiem od paru dni. Na tyle nie tak, że naprawdę nieprzyjemnie mi się korzysta z komputera. Nie mogę mieć wyciągniętej ręki, bo mnie boli. Jest coraz gorzej od paru dni. Nie wiem, muszę się do jakiegoś ortopedy wybrać. Jeżeli znacie jakiegoś dobrego ortopedę w Łodzi, to możecie mi napisać w komentarzu, bo naprawdę muszę się wybrać, bo jest z dnia na dzień coraz gorzej z tym barkiem. A w DC gram na padzie, więc mam ręce przy sobie, jakoś mnie to tak nie boli. Poza tym bardzo mi się chce grać w to DC. Naprawdę powiem wam, że tak jak czasami, jak to każdy youtuber ma, że nie chce mu się grać w gry, które nagrywa, tak każdą grę, w którą nagrywam, mi się chce grać ostatnio. Czasami w Isaaca mi się nie chciało przez te ostatnie lata, a ostatnio również jakoś tego Isaaca mi się zaczęło tak bardzo przyjemnie grać, naprawdę. We wszystko, co się na kanale pojawia. Chce mi się grać, a niestety czasu na wszystko nie mam. Ale już może i niedługo. Dobra, co my tutaj mamy? Tarczę, która mnie nie interesuje. To będzie przejście pewnie na promenadę, tak jest. I teraz nie mam zielonego pojęcia, czy się przechodzi na to nowe piętro z promenady, czy z Toxic Sewers? Czy z tego piętra? Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że z promenady się przechodzi na to nowe piętro. A nie, tutaj. Dobra. Mamy już dwa zwoje, jeżeli też dobrze pamiętam, na tym piętrze zawsze są maksymalnie dwa zwoje. I tak, tu będziemy mieli to nowe piętro. O tego gościa już widzieliśmy parę odcinków temu. Ten klucz z niego musimy zgarnąć, jeżeli się nie mylę. Ciekawe, że za każdym razem on czyta o tym ziomku. Ała! Jak to ojeździł? Jak to szybko skacze? Co za głupota. Nie wiem, czy zabiłem 30 przeciwników. Mam nadzieję, że tak. I już widzę, że nie zdążę. A! Zdążę na czasówkę, super. Delipatet Arboretum. Co to jest w ogóle za nazwa? Co to znaczy? Nie mam zielonego pojęcia. Możecie mi napisać. Próbowaliście mi tłumaczyć. Flint. Ale my nie mamy. My gramy na taktyki. Więc wezmę sobie amulet na taktyki. Również bardzo fajny. Dobra. Idziemy dalej. Próbowaliście mi tłumaczyć tego bossa Watchera. To wielkie oko. Serio nie zabiłem 30? I mi musiało chyba zabraknąć dwóch, może z jednego, ale kaszana. No nic. O, zapomniałem w ogóle, że wzięliśmy tą mutację wcześniej. Jeżeli nasze HP spadnie poniżej 20%, pojawia się na nas tarcza, która blokuje 5 punktów nasze obrażenia przez 5 sekund, może być użyta raz na 2 minuty. Okej. Mamy bardzo dużo komórek i nie wiem za bardzo czego się spodziewać po tym nowym piętrze, więc wszystkie wydam na ulepszenie Hellflaska, bo to jest naprawdę najlepsza rzecz, którą można zawsze ulepszać. Assassin's Dagger jest jedynką, więc nie będę go ulepszał. Tu weźmiemy standardowo YOLO, a potem już się będę mógł zastanawiać nad czymś innym. No i idziemy na to nowe piętro. Tak jak wspominałem chyba na pierwszym odcinku, ja tutaj wszedłem podczas testowego odcinka, który tak nie wyszedł, był jakiś opóźniony, coś, jakieś były błędy w nagrywaniu. Nie, to ja nie tu byłem. Oj nie, tu byłem. Co tu się... Co to jest w ogóle? Dostałem obrażenia w locie? Naprawdę? Pierwszy raz coś takiego widzę. Ale on leci. Czy ty przestaniesz się turlać, kolego? No to powiem wam rzeczywiście.
jestem zdziwiony, bo byłem na zupełnie innym piętrze. I tak jak mówiłem, ja chyba przeszedłem na inne piętro z promenady potępionych. Na tym piętrze tu nie byłem. Więc nie za bardzo wiem, czego mam się po przeciwnikach stąd spodziewać. Ponieważ... ojejciu. Widzę ich naprawdę pierwszy raz. To jest przeciwnik, którego nienawidzę. Szczególnie, gdy mam Assassin's Dagger, który zadaje zwiększone obrażenia od tylca. A to jest przeciwnik z kolcami z tyłu. A te grzyby wielkie to są chyba z trailera, jeżeli się nie mylę. Jak on wywala gonga? O kurde, dobra, muszę uważać. Już widzę, że tutaj na bank nie otrzymam przejścia do specjalnego pokoju. Ale może chociaż się uda nie umrzeć. Fajnie, naprawdę, bałem się, że to jest to piętro, w którym już byłem, a to jest zupełnie coś innego. To pięterko. Co mówiłem? Wiele rzeczy naraz mówiłem. Ja już nie pamiętam, zawsze się mylę. Dobra. Co ciekawe, moglibyśmy tu przejść wcześniej, już tutaj byśmy nie zeszli. A tu jest do wzięcia symetryczna lanca, no której nie bierzemy, bo my gramy na taktyki dzisiaj. Poza tym mamy bardzo fajną broń. Idziemy gdzie? Tam w ogóle jest przejście dalej w lewo. Ciekawe piętro, że początek piętra jest jakby na środku i potem idziemy i w lewo i w prawo równomiernie. Przejście do góry jest u góry, więc musiałbym się cofnąć tak naprawdę, żeby tam wejść. Może później, albo uda nam się od tej strony tutaj wejść, mam taką nadzieję. Bardzo duży, dziwny pokój. Chciałem granat lodowy, który podpala przeciwników, tak to wygląda. Ciekawe. Czy oni pojawiają tych małych ziomali? Co oni robią w ogóle? Tego gościa w ogóle nie mogę uderzyć. Mogę na niego spaść? No tak, średnio. Czyli już widzę, że tych przeciwników nie lubię. Nienawidzę żadnych przeciwników starczą, naprawdę. Ojej! Co tu się stało? Nie mam zielonego pojęcia. Odwróć się, kolego. No, super. Ale mi się to piętro już nie podoba. Dziwni przeciwnicy, dużo kolców. No i najgorszy jest chyba ten kolega. Ten Sonic. Aczkolwiek nie jest jakoś straszne, ale to w końcu jest drugie piętro, więc czegoś się spodziewać. Mushroom Boy, coś tam znaleźliśmy. Zobaczymy, czy to coś ciekawego. Tu możemy sobie wziąć Quick Bowa. Quick Bow 2 z plusem zadaje mniejsze obrażenia jak Assassin's Dagger. A poza tym pewniej się czuję z Assassin's Daggerem, więc sprzedam sobie Quick Bowa. Bez tak naprawdę różnicy, co sprzedamy. No i lecimy dalej. Tu mamy kolejny teleport na górze. I tu jest tak naprawdę koniec tego przejścia. To ja może się wrócę na sam początek i przejdziemy sobie tutaj w prawo do góry. Dobrze, że do tego miejsca można się w ogóle wrócić przez pewną chwilę. Bałem się, że nie będziemy mogli tam wrócić. No i mamy sklep, w którym jest do wzięcia ten Valmont's Whip. On mnie bardzo ciekawi. Czy to jest 4 z plusem? Nie, to jest bez plusa, szkoda. 4 tylko. Jakby było z plusem, to bym kupił z chęcią. Browser jest do kupienia, ale no my nie gramy dzisiaj na ani survival, ani na brutalność, więc dajmy sobie spokój. I w ogóle przydałaby nam się jakakolwiek inna statystyka, bo zdrowia mamy śmiesznie mało, jak na ilość statystyk, jakie mamy. No i to jest teleport, okej. Tu nie możemy już nigdzie pójść, w prawo możemy pójść, no i kontynuujmy tę drogę w prawo. Potem najwyżej się wrócimy na środek tego piętra. Ale ciekawe, takie tematycznie. No, nawet podstawowi przeciwnicy tu są. Moras of the Banished. I wydaje mi się, że to Moras of the Banished to jest to piętro, na którym ja byłem przez naprawdę chwilę, dopóki tam nie umarłem. Więc być może dzisiaj pójdziemy na dwa nowe piętra, co było mega ciekawe. Dobra. Wracamy się na środek, to jest dopiero połowa piętra, jeżeli dobrze rozumiem. Na pewno tu będzie pewnie przejście na jakieś standardowe piętro, coś w stylu rampartów, jakiegoś cmentarza. Wątpię, żeby to było nowe piętro, po którym przechodzimy też tylko i wyłącznie na
nowe piętro, nie wydaje mi się. Czy on ich woła do siebie? Być może. I też jestem ciekawy, czy on przywołuje nowych? Czy rzuca... Nie, dobra, rzuca obecnymi chyba. O, kolejny kebabik. Bardzo fajnie. Troszkę się wyleczymy, bo tego zdrowia tak nie... Serio nie mogę... Serio nie mogę przez niego wejść? Ale głupota. No nic. Ojejciu. Ojejciu, ile ty bijesz? Za dużo, zdecydowanie za dużo. Ale nie ma jakieś, nie wiem, dużo tych nowych przeciwników. Jedynie te grzyby mi się wydają nowe. No ale to jest dopiero podstawowy poziom trudności. Znając życie, jeżeli będziemy tutaj grali z większą ilością komórek, będą się pokazywali zupełnie inni przeciwnicy. Być może topowi jacyś przeciwnicy z innych pięter. W ogóle mamy tak świetny ten miecz, tak on mi się podoba. Ma tą umiejętność, że po zabiciu przeciwnicy zamrażają przeciwników z okolicy. To jest naprawdę jedna z fajniejszych umiejętności, jaką można mieć na broni. I w końcu jakiś zwój, w którym nie zwiększymy sobie naszej głównej umiejętności. Jak nigdy się cieszę, bo no mamy teraz 70% zdrowia więcej. To jest ogrom. Kolejny sklep przed nami. Raczej na czasówkę nie zdążymy. No szkoda, ale... jakoś specjalnie nie żałuję. Ważne, że sobie nowe piętro pozwiedzaliśmy. Wolę grać zbyt ostrożnie, jak... za szybko i umrzeć jak głupek. No ale no, nie no, gramy na podstawowym poziomie trudności. Raczej nie ma się czego obawiać. A co tutaj mamy? Great Hall of War. To jest fajna rzecz. To jest ten ptaszor, który za nami lata i atakuje po prostu wszystkich przeciwników w okolicy. Ja go z chęcią kupię, bo z plusem jeszcze go możemy na plus plus ulepszyć. Weźmiemy go sobie zamiast tego Root Grenade'a, a Ice Grenade'a sobie zostawimy. Jak to działało? Przywołuję po prostu tą sowę. Aktywowanie tej umiejętności po raz kolejny sprawi, że sowa się wkurzy i będzie zadawała przez chwilę jakieś zwiększone obrażenia. 34 sekundy cooldowna to ma, więc trzeba uważać, kiedy się tej umiejętności ponownie używa, bo przy otrzymaniu obrażeń ta sowa znika. No, czyli taka dobra umiejętność, jeżeli naprawdę dobrze gramy w grę i potrafimy po prostu dobrze unikać wszystkiego. Czy jest w ogóle przejście kolejne? Ale to nie jest przejście na inne piętro. Ło, botanical beaker? Baker? Nie wiem. Jak udało mi się schować tego szkieleta w tej butelce? Książki? Man vs. Wild, jak ten Bear Grylls chyba miał taki show. Kurde, wydawało mi się, że tutaj uda nam się znaleźć może kolejne komórki, tak jak ostatnim razem w takim specjalnym pokoju. Rozwalić tego niestety nie mogę. No nic, mówi się trudno. A być może coś na górze jest. Nie, na górze chyba też nic nie ma. Idziemy dalej, idziemy przed siebie. Co tu jest? Będzie jeszcze treasure room, tam zwój widzę jakieś do wzięcia. Kolejny. Ale ten gwizd jest śmieszny. Flashing Fans. Fajnie wygląda ta broń, już mi się podoba. Zwiększamy teraz brutalność oczywiście. No już tego zdrowia całkiem sporo mamy. Odblokowaliśmy całe piętro. I tak, mamy przejście na ramparty, tak jak właśnie zgadywałem. Flint Trójka jeszcze z gwiazdką, no ale nie mamy niestety tych statystyk. Żadna ciekawa broń niestety nam się jeszcze nie trafiła na... naszą główną statystykę. A tu mamy jeszcze przejście na Prison Depths. Boże święty, tu są przejścia na trzy różne piętra.
I szczerze mówiąc, ja nie przejdę na Ramparty, no bo tam już byliśmy. Nie przejdę na to Moras of the Banished, bo tam wiem, że to jest nowe piętro, ale jeszcze go nie chcę zwiedzać na razie. Chciałbym na razie przejść na Prison Depths. Prison Depths, ja tam może byłem z 2-3 razy. Więc mimo, że to jest piętro, które jakby się znajduje już w grze, dla mnie jest nadal takie nowawe, że tak powiem. Chciałbym je troszkę bardziej poznać. Co tu mamy? Mushroom Boy i Flashing Fans. Broń, która bije z bliska. Odbijanie pocisków sprawia, że zadajemy krytyczne obrażenia przez 8 sekund. Możemy tutaj odbijać pociski, fajnie. I macka, a to już czytaliśmy. No to może wiecie co, skoro gramy dzisiaj na taktyki, odblokujmy te flashing fansy. Może się coś fajnego trafi, jakieś dobrej jakości. I resztę wydam na tą mackę, bo ta macka bardzo fajnie wygląda, również chciałbym odblokować. Mamy fansy 5 z plusem, super. Naprawdę super. Jeszcze zwiększone obrażenia na zamrożonych przeciwników, a my przecież mamy grodowy granat. Jak to bije? Ale fajne, jak to płynnie wygląda, naprawdę ta animacja bardzo ładnie wygląda. Nie wiem, czy te nowe animacje, które robili, nie są czasem w 120 fpsach, a te stare, te, nie są w 60. Tak to wygląda, bo wiem, że tego kompletnie nie widzicie, bo filmik jest w 60 fpsach, ale zdecydowanie płynniej wygląda ta animacja. No nic, nie stać nas, żeby na plus plus ulepszyć. Szkoda, z chęcią bym ulepszył. A tutaj, no tak naprawdę nawet nie wiem, co mógłbym wziąć, bo nie mamy praktycznie żadnych mutacji na taktyki. No nie ma nic, naprawdę nie ma nic. Dead Inside jest spoko, ale na sam koniec może. O Jezu, ale nie mam nic do wzięcia. Ataki z bliska na zamrożonych, zeslowowanych albo uziemionych przeciwników zmniejszają cooldowny. No to to bym wziął. To tak najbardziej pasuje na te taktyki. Wydaje mi się, że granaty jakie będziemy mieli, a być może jakiś łuk lodowy się trafi w przyszłości, pozwolą nam zamrażać właśnie albo unieruchamiać przeciwników. No nie, Cursed Treasure. O! Już widzę jakieś specjalne... O co chodzi? Nie mogę tu wrócić. A ciekawe! No w życiu bym się nie spodziewał. Pierwszy raz coś takiego widzę. Przez chwilę się zastanawiałem, czy nie wziąć tego karakteru i troszkę teraz żałuję, że nie wziąłem, bo nie możemy się tu wrócić. Ale ciekawe, no naprawdę, pierwszy raz coś takiego widzę. Tak jak mówiłem, dla mnie to piętro jest nadal nowością tak naprawdę. I bardzo chciałbym znaleźć jakiegoś przeciwnika, który jest w zasięgu, sprawdzić, czy mógłbym zablokować jego atak. O, co jest? Klucz do celi. I możemy sobie przywołać sowę naszą. Jak wygląda piętro? Dobra, tylko do góry idziemy. Weź mnie uderz. Kurde no, sowo głupia, daj mi zadać obrażenia krytyczne. Te wachlarze jak na razie takie nie są ani dobre, ani słabe. O! Proszę bardzo, odbity. I teraz ciach, obrażenia krytyczne. To jest fajna rzecz, bo mając tą broń praktycznie nie musimy się przejmować. O nie, ciebie nienawidzę. Prawie nie musimy się przejmować przeciwnikami, którzy atakują z zasięgu. Albo właśnie takie kulki przywołują. Mogę je odbijać również? Mogę. Fajna sprawa. No, nie musimy się takimi przeciwnikami przyjmować. O! Aczkolwiek, jeżeli... Nie daj Boże. Trafi nam się piętro, na którym no, praktycznie w ogóle nie będziemy walczyć z takimi przeciwnikami. Albo trafi się boss, który nie zadaje... nie strzela do nas. No, nie mamy jak aktywować obrażeń krytycznych. A to jest bardzo słabe akurat. Bardzo dużo broni, które te obrażenia krytyczne mają bardzo łatwe do załączenia. Właśnie ten Assassin's Dagger, wystarczy, że od tylca bijemy przeciwników. To naprawdę nie jest jakiś wielki problem. A tutaj no... Jesteśmy zdani tak naprawdę na przeciwnika, z którym będziemy się bili. Co tu mamy ciekawego? Zupełnie nic niestety. Wolftrap jest fajny. Na bossa by się przydał, ale wydaje mi się, że to co mamy też jest nawet okej. Szczerze mówiąc, ja bym najchętniej wymienił... naszą główną broń. Zawsze mam z tymi nietoperzami niesamowity problem.
ta sowa jest na nich genialna, naprawdę się świetnie spisuje. Oho, a tu nie widzę przeciwników, bo jest ten Mesjasz. I ciebie się chyba bałem najbardziej, ale daliśmy radę. Sekret odkryty, kebaba żeśmy znaleźli. Uff, było blisko. Tu znowu są niewidzialni przeciwnicy, znowu jest gdzieś ziomek z łańcuchami, kadzidłem, czy jak to tam się nazywa. Nie, powiem wam, że naprawdę jestem z tej naszej broni bardzo, bardzo zadowolony. Ojej, ciu. Nadal jakoś żyje. Ej, 55 przeciwników jeszcze. Tylko 4 i będziemy mieli wrota odblokowane specjalne. O, ciebie może bym zabił tak powolutku. Bez ryzyka. Zaczekam na ten granat, aż mi się naładuje. Jeden przeciwnik zostanie zabicia. Zabijemy sobie tego zielonego zombiaka u dołu. No i super, 60 przeciwników zabitych na tym piętrze, bez otrzymania obrażeń. Jakbym wiedział, że tak dobrze pójdzie, oczywiście wziąłbym tamtą... tak jak mówiłem już wcześniej... O, ciekawe rzeczy. Wziąłbym tamtą... skrzynkę przeklętą, no ale kto by wiedział, że się trafi. Ossuary, tu jest przejście na Ossuary i znowu jest to przejście na Moras of the Banished. Czyli dobrze zrobiłem nie idąc tam, bo dzięki temu mam dodatkowe piętro tak naprawdę do przejścia. Ciekawe, no dzisiaj naprawdę jest poziom nowych pięter. Same nowe rzeczy do zgarnięcia. Bardzo fajnie. Co tu było do kupienia? Jeżeli dobrze pamiętam, to praktycznie nic ciekawego, więc... tak, ja bym poszedł tutaj, sprawdziłbym tego... tą sowę może tutaj, bo jedną rzecz tylko możemy stąd wziąć. I ta sowa jest z plusem. I jest słabsza od naszej, więc ją sprzedajemy. Inne rzeczy mnie nie interesowały. Frostblast, no troszkę się nim zainteresowałem, ale... jest bez plusa. Ja naprawdę teraz broni bez plusa nie chcę brać w ogóle. I czy to się nagrywa? Nagrywa, bardzo dobrze. Dobra, tu mamy to nowe piętro. A, i ktoś mi powiedział, że w drodze chyba na Ossuary tu gdzieś po drodze jest blueprint do zgarnięcia. Dzięki wielkie za info, postaram się tam ogarnąć, jeżeli nie zapomnę. Nic nowego tu nie mamy, 13 zaledwie komórek, wystarczy na odblokowanie tej macki. Pamiętam, że tą mackę zaczęliśmy odblokowywać, niestety nie, ale możemy resztę wpłacić. I zaraz, ja zabiłem 60 przeciwników bez otrzymywania obrażeń, a tu nie ma tego pokoju nawet, ale przypał. No nic, ulepszmy te flashing fansy na plus plus. Dają nam brutalność, no nie chcę brutalności, zmieńmy to. Taktyki, krytyczne obrażenia zwiększone, no i może być. Co tu możemy natomiast wziąć? Zastanawiam się, czy Frenzy jest zależne od brutalności, czy nie, bo tu jest napisane, że odnawia nam ilość zdrowia zależną od tego, jak zadajemy dużo obrażeń. Więc no, w teorii nie powinno być zależne od taktyk, tylko od tego, jak dużo obrażeń zadajemy. Więc wezmę sobie Frenzy. Bo to jakby leczenie z survivalu jest właśnie zależne od tego, jak dużo survivalu mamy. Tam jest procentowa wartość od każdego zabitego przeciwnika i ta procentowa wartość się zwiększa, im więcej właśnie mamy survivalu. To jest to piętro nowe, tu jest taki właśnie śmieszny przeciwniczek, z którym nie za bardzo umiem walczyć. Nieważne, on nic nie robi jednak, ale rzeczywiście jak pierwszy raz z nim zawalczyłem, poszło mi bardzo źle. Być może dlatego, że jest to chyba przeciwnik, do którego nie idzie się od tyłu. No na pewno jeszcze nie raz zobaczycie, jak z nim walczy i otrzymuje obrażenia. Właśnie gdy od tyłu z nim się walczy, on zaczyna po prostu w nas kopać do tylca. Dużo się dzieje tutaj na ekranie. Powiem wam szczerze, że mało widzę, co się dzieje, ale idzie naprawdę nieźle. Tak jak mówiłem, no ja już tych przeciwników widziałem raz przez krótką chwilę. Wiem, że te ziomki z... A ty co robisz? Wiem, że te ziomki
z takimi rurkami skaczą między poziomami i mogą nas strzelać również z innej wysokości, na której stoimy. Te ziomale właśnie, te ziomale się pojawiają tak czasami znikąd, z góry schodzą i zaczynają nas szarżować. O, mamy Blugana, super. No i tak to standardowi przeciwnicy jak z innych pięter, plus te czerwone gluty. Te czerwone gluty potrafią być problematyczne, ale damy sobie raczej radę. O, przeklęta skrzynka. Kurde, powiem wam, że jak ja gram samemu, ja zawsze te przeklęte skrzynki biorę. Ale ja tutaj nagrywam, to nie jest granie solo, to jest nagrywanie odcinków. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek na tych odcinkach będę brał. No bo już bym otrzymał obrażenia, bo byśmy skończyli podejście. Nie wiem, czy kiedykolwiek na tych odcinkach będę brał te skrzynki przeklęte. Naprawdę będę musiał się czuć mega pewnie, na pewno nie grać na takim piętrze jak to, gdzie tych przeciwników jeszcze nie znam. Bo gdy gram samemu i umrę, no to spoko, nic się nie stało, zacznę sobie podejście od nowa. Ale gdy nagrywam dla was odcinek, to nagle zamiast godziny zabawy jest zaledwie, ojejciu, ale beznadziejny teleport, muszę się tyle wracać. No, zamiast godzinnego odcinka i godziny oglądania dla was zostaje jakieś 15 minut, 20. No i nie chciałbym tak ucinać odcinka. To jest naprawdę świetna rzecz. Ja lubię te skrzynki i wydaje mi się, że są bardzo dobrym dodatkiem dla przeciętnego gracza. Natomiast są strasznym dodatkiem dla youtubera. Bo naprawdę, jeden mały błąd i cały odcinek jak psów przysłowiową. A zresztą wiecie. Nie, ale powiem wam, że ten wachlarz nawet mi się podoba. Nie zadaje jakichś małych obrażeń. Ma taki bardzo szeroki zakres ataku. Plus atakuje w miarę często. To mi się chyba najbardziej w nim podoba, że te obrażenia to tam nieważne co. Ważne, że rzeczywiście nie dość, że bije w miarę szybko, to ten zasięg ataku również jest bardzo duży. Jezu, naprawdę. To piętro to jest jak na razie chyba najgorsze piętro, na którym można wziąć przeklętą skrzynkę. Nie tylko dlatego, że jest nowe, no bo wiadomo, że z nowym jest zawsze trudniej walczyć. Ale to jest tak dużo przeciwników, którzy są mega szybcy. To jest najgorsze. Zaraz, ja tu mam przejść. Ja tam do dołu jeszcze mogę iść, okej. Okay. Nic ciekawego, Sinew Slicer jest i to nawet szóstka. Wysokopoziomowe itemy nam się trafiają, a to jest piętro od po rampartach tak naprawdę. Więc dosyć wczesne. No nic no, idziemy dalej. Na razie nic nie kupuję. Oszczędzam pieniądze, zaczniemy kupować itemy dopiero jak poziomu, nie wiem, 7 zaczną się pojawiać, 8. Wydaje mi się, że dopiero wtedy jest sens kupowania czegokolwiek, bo ulepszyć główną broń z plusa na 2+ się opłaca prawie zawsze. Ojejciu, jest przeciwników. Ja w ogóle zapomniałem o tej sowie, że ją przecież tracę, gdy otrzymuję obrażenia i cały czas bez tej sowy tutaj latałem. Bardzo mi to piętro w ogóle takim, tak tematycznie przypomina... nie wiem, kojarzy mi się to piętro z Travinkal. Znaczy Travinkal, no całym trzecim aktem z Diablo 2, jak graliście. Być może będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Te fetysze, szamani. Jakiś taki... nie wiem, nastrój bagna, nie wiem, czy może być coś takiego jak nastrój bagna, ale to jest właśnie opis tego. Death Orb, o, pierwszy raz to widzę, bardzo fajnie, kolejny blueprint odblokowany, być może coś fajnego. Przywołajmy sobie znowu sowę. Co tutaj mamy? Tak naprawdę nic. Chociaż nie, to jest przejście, do którego możemy iść tylko, gdy mamy tą runę na rozwalanie podłogi. Root Grenade. Root Grenade jest nawet fajny i szczerze mówiąc, szybciej się ładuje jak Ice Grenade, więcej obrażeń zadaje. Ja bym go sobie zmienił.
i podwyższa się na siedzeniu, bo troszkę opadłem. O, i możemy grać dalej. Dobra, lecimy teleportem. Nadal nie widziałem żadnego przejścia na inne piętro. Zastanawiam się, na jakie piętra jesteśmy w ogóle w stanie stąd przejść. Ale naprawdę byłem zaskoczony, że tak dużo w ogóle wyborów mieliśmy. Gra w ogóle w Dead Cells tak bardzo może się różnić długością trwania od tego, jakie piętra wybierzemy. Naprawdę, najkrótszą drogą to my byśmy, nie wiem, chyba jakieś 3 piętra doszli do walki z Timekeeperem. A tą drogą, jak my idziemy, to będziemy musieli tych piętr przejść, nie wiem, z 5, 6. Muszę się nauczyć dokładnie tej drogi na wszystkie piętra. Wiem, że to jest na wiki. Nie musicie mi tego linkować. I nawet tak nie róbcie, bo potem YouTube częściej was bierze za spam, co jest ciekawe. Ogólnie linki na YouTubie w komentarzach praktycznie zawsze YouTube uważa za spam. Wow, 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 co tu się dzieje? Jakie elitki, proszę umrzeć. Bardzo dobrze. No, YouTube ogólnie bardzo często linki jakiekolwiek na YouTubie bierze za spam. A im częściej YouTube wasze komentarze zaznacza tak jako spam, no to czym częściej w przyszłości również będziecie z automatu oznaczani jako spami. Czasem nawet tego nie wiecie, a YouTuber waszych komentarzy w ogóle może nie widzieć. Dobra, kolejne przejście tutaj walki z takim śmiesznym minibossem. Nie, powiem wam, że jest spoko. Od tylca nie umiem z nim się... Rytm bazuki, a to śmiesznie wygląda. Ale ten sam blueprint znalazłem ostatnio i właśnie nie udało mi się go dociągnąć do kolektora. No, a może i dobrze. Co mówiłem? A, już nie pamiętam. Nie wrzucajcie linków i tyle. Kolejny zwój przed nami i tylko jedno przejście dalej. No to już jestem prawie pewny, że z tego piętra po prostu idziemy na walkę z bossem. Incomplete One'em. Jak na razie idzie naprawdę nieźle. 35 przeciwników zabiliśmy bez otrzymania obrażeń. No i dłużej na tym piętrze gram, tym się pewniej czuję. Teraz otrzymałem obrażenia, co jest ciekawe, mimo że byłem prawie pewny, że powinien je zablokować bardzo ładnie tarczą. Aż tak się ustawiłem, żeby je tarczą zablokować. Nie wiem, może ktoś mnie tam pacnął. Ktoś mnie tam może pacnął jakiś glutek. Co to w ogóle jest za pokój? Jezus Maria, ale to jest straszne. O co come on? Selar. A, po prostu podpisany. Mogę cię strącić? Tak się zastanawiam. Spróbuję cię strącić. Tu jest pauza, więc tu nie możemy się, nie musimy się jakoś śpieszyć. Ale jestem ciekawy, czy mogę tego ziomka strącić. Nie, nie mogę, niestety. No, nie mam zielonego pojęcia, co to jest, ale to jest kolejny taki pokój z lore. Ciekawe właśnie, jak się lore gry zmieniło od czasu wyjścia tych dodatków. I tak jak mówiłem wam, byłem bardzo zainteresowany lore Dead Cells, czytałem wiele rzeczy na wiki, sobie tak naprawdę zaspoilerowałem, bo nie miałem tyle czasu, żeby w to grać, aby samemu to wszystko obczaić. Ale ja i tak lubię takie rzeczy czytać, bo wszystko mam skondensowane w jednym miejscu. Bardzo religijne te symbole, wydaje się, jakby wywoływały świętą materialną figurę. I jeszcze lubię pić wino, okej. Co chciałem powiedzieć? A to na górze w ogóle przeciwników mi pokazuje, a nie mogę tam wejść. Dziwne. Może jakbym miał kolejny skok, to mógłbym tu wejść na górę. Ale rzeczywiście tam pokazuje przeciwników. No nic, idziemy na kolejne piętro, idziemy na walkę. Nie! To nie jest... Chociaż może to i jest boss, ale inny nest. No tak to wygląda, jakby to była walka z nowym w ogóle bossem. Ciekawe. Co mówiłem, lubię takie informacje skondensowane właśnie. Bo tutaj to bym musiał zapamiętywać, co się dzieje i tak dalej, a tam mam wszystko obok siebie, bardzo fajnie. O Jezu, ile nowych rzeczy, blowgun, fajna rzecz. Z chęcią odblokuję, na razie odblokujmy tę mackę. I czemu nie, resztę punktów w... Chociaż może nie, resztę punktów zatrzymam, bo reszta punktów może nam się przydać na przykład... O Jezu, na co? Na kuźnię. I tu mamy tą mackę, która nie ma niestety dwóch plusów i jest tego samego poziomu jak nasza broń. Ale dziwna! Śmieszne!
fajnie wygląda. No ale ja zastanawiam się na tych flashing fansach, bo są po prostu lepsze. Być może w przyszłości tą macką zagramy. A nie chcę znowu wydawać pieniędzy niepotrzebnie na ulepszanie. Nic innego nie ulepszam tak naprawdę. Wszystkie te rzeczy są zbyt małego poziomu jak dla mnie. Mutacje wszystkie mamy, uleczmy się i idziemy no, najprawdopodobniej na walkę z nowym bossem. Troszkę się boję, bo za każdym razem walka z nowym bossem to jest coś niebezpiecznego. Muszę się nauczyć jego po prostu... Muszę się nauczyć jego patternów. Jak on atakuje, co robi. Mama tik. Uje. Oh, oh. Świetnie. Co to jest za oko? Ja tylko to oko mogę bić? Dziwne. Mogę to zablokować? A spróbuję stanąć w miejscu? Mogę chyba. O! Co to jest? Ale dziwny boss. Nie za bardzo wiem w ogóle, kiedy on miałby zaatakować. Bardzo takie... Nie, nie podoba mi się ten boss, bo się wydaje bardzo mało czytelny. Ja takich rzeczy bardzo w grach nie lubię. Wydaje mi się, że... Ja już na paru odcinkach to mówiłem z innych serii. Wydaje mi się, że czytelność w grach to jest coś tak niesamowicie ważnego. No a ten boss się wydaje niesamowicie nieczytelny. To oddalenie kamery. O, udało nam się go sparować, zestanować nawet. Zrutować. I udało nam się go również zabić, bardzo fajnie. Ale to średnio mi się podoba. Teraz jest łatwy, bo po prostu mamy dobre bronie, ale sądzę, że będę miał z nim bardzo duże problemy. Blueprint mamy lewa, kosa, nie wiem, claw, że... O Jezu, to co mają na przykład kraby. Co mają kraby? Kleszcze? Chyba kleszcze. Dobra, nieważne. Wydajmy wszystkie punkty do ulepszenia kuźni. 80% itemów ma jakoś plus, bardzo się z tego cieszę, a to jest coś, o czym mi pisaliście. Podobno ta broń, razem z tą prawą, jej wersją, to jedna z najwolniejszych broni w grze, ale zadająca tak kosmicznie duże obrażenia, że być może mi się to spodoba. No nie wiem, zobaczymy. O, Graveyard! Graveyard jest... Też piętrem, na którym chyba zraz może byłem? Ale dzisiaj jest podejście nowych pięter, naprawdę. Idziemy na graveyard, zobaczymy, jak tam sobie damy radę na cmentarzu. I graveyard to też jest takie chyba dodatkowe piętro, którego nie musielibyśmy robić. I wydaje mi się, że dużo podobieństw ma graveyard do... tego piętra, na którym byliśmy już dzisiaj, czyli... Ojejciu, no jak to się nazywa? Już nie pamiętam. Cellar? Coś w tym stylu. Prison Depths? O, chyba coś takiego. Ojejciu, ale tych przeciwników to ja nie znam. Znaczy znam, bo ich widziałem zraz, ale... To było z rok temu. No ciekawe, jak mi pójdzie na tym piętrze. Naprawdę fajnie, że... Mimo, że mam tę grę naprawdę tyle czasu i serio bez plusa się trafił, ale kaszana. Mam tę grę tyle czasu, a... Nadal bardzo dużej ilości rzeczy nie odblokowałem. Co tu się dzieje? O kurde. No to nie, do tego przeciwnika bardzo muszę nie pamiętać. Naprawdę bardzo. Tu mamy jakieś przejście. Tam pewnie będziemy mieli ten kluczyk do zgarnięcia, aby móc przejść przez te drzwi z wcześniej. A, przywołajmy tą sowę. Nie wiem, czemu papuga na nią chce mówić. Co tu jest? Pułapki jedynie. Okej, okay. Same pułapki. I powiem wam, że tak jak na początku te wachlarze bardzo mi się podobały, jeżeli chodzi o możliwość odbijania tych pocisków. No nie wiem, wydaje mi się, że bardzo rzadko to się w ogóle zdarza.
I mimo, że też mówiłem, że ta broń jest szybka, to chyba nie na tyle szybka, aby dobrze odbijać te pociski. Uuu. 4 z plusem, no znowu. No tam mieliśmy nawet 5 z plusem, więc tę mackę sprzedajemy. Do końca gry mógłbym już chodzić z bronią na poziomie 7 wzwyż. Wiem, że chyba w ogóle nic powyżej 8 się na tym poziomie trudności trafić nawet nie może. Więc nie sądzę, abyśmy tak wysokopoziomową broń otrzymali kiedykolwiek tutaj. Ale ten 7-8 poziom na standardowym poziomie trudności to jest rzeczywiście takie minimum, mi się wydaje, które musimy mieć na końcową walkę z bossem. Dobra, lecimy dalej. Jak na razie brak otrzymanych obrażeń od ponad 30 przeciwników. Nie idzie źle. Ja tak często mam, jak gram w Dead Cells, że gdy się na tym nie skupiam, idzie mi bardzo dobrze i nie otrzymuję tych obrażeń, a gdy mam ten moment, że kurde, już tak dużo przeciwników zabiłem bez otrzymywania obrażeń, muszę się skupić, aby dalej tych obrażeń nie otrzymać, no to wtedy właśnie już mi przestaje iść dobrze. Już nie idę tak z tym rytmem i jest źle. I mamy dwa przejścia? Tam jest jedno, tu drugie, ja mam wybrać? Jest tylko jedno przejście z kluczem, tak, dziwne. No nie wiem, wybiorę to pierwsze. Nie wiem, czy to się różni i czy będę miał możliwość powrotu tutaj na koniec i otworzenia również tego. Mam taką nadzieję, bo byłby przypał, jakbym został tylko przy jednej z opcji. I serio, tutaj ciebie nie zabiłem? Być może. Coś tu mamy ciekawego. Jezu, długie korytarze bez żadnych spadków. Nie, nienawidzę takich miejscówek. Wow, wow, wow. On szarżował i nie zadał mi obrażeń. Już byłem pewny, że te obrażenia otrzymam i seria się zakończy, a tu miła niespodzianka. Mimo, że nie jakoś mega wysokopoziomowa, ta nasza broń to i tak świetnie sobie radzi. A my w ogóle obrażenia otrzymaliśmy wcześniej na tyle dużo, że rzeczywiście nadal się z nich nie wyleczyliśmy. Dziwne. O, w końcu jakiś zwój. Ile można na te zwoje czekać? Zwiększamy sobie brutalność. Brutalność zwiększę, bo no ta brutalność też zwiększa ilość zdrowia, jaką otrzymujemy po zabiciu przeciwnika, gdy jesteśmy przyspieszeni. Gdzie jest ten gościu, który ich chowa wszystkich? A, pod nami. Najgorzej, gdy tak się ten przeciwnik trafi, bo no, tak naprawdę musimy zasuwać naokoło, aby go zabić. Halo, ktokolwiek, cokolwiek, co tu się dzieje? Czemu nikogo tu nie ma? Forgotten Sepulcher, bardzo fajne piętro, które lubię. Być może na nie pójdziemy później. Na razie się tu wróćmy. W idealnym momencie otrzymałem obrażenia. Naprawdę w idealnym. Zabiliśmy właśnie 60 przeciwnika. Więc no, jeżeli na tym piętrze, ale mi jakoś przestało iść nagle. Jeżeli na tym piętrze trafi się ten pokój specjalny, jeżeli w sensie jest możliwość na dostanie tego pokoju, to go dostaniemy, bardzo fajnie. Tam na pewno będzie minimum 20 komórek do wzięcia, więc całkiem sporo do dorobienia sobie. Ale ten ziomuś jest dziwny, naprawdę. Ciekawe co z takimi brońmi, które mają bardzo mały zasięg, czy musimy praktycznie wejść w te nietoperze robiące pole siłowe, czy co? Przeklęta skrzynka, ja podziękuję, tak jak mówiłem. To jest naprawdę tak beznadziejna rzecz na nagraniach. Wiem, że jest... no, już bym umarł. Wiem, że jest taka mutacja, która sprawia, że skrzynki przeklęte nakładają tylko 5 punktów klątwy, a nie 10. Czyli musimy zabić zaledwie 5 przeciwników, aby klątwę zdjąć, a nie 10. I...
Wydaje mi się, że to jest klątwa, którą bardzo będę chciał odblokować, abym właśnie... jakieś miał takie przesłanie, aby... O! Jest kolejne przejście tam? A tam co jest? Nie rozumiem. Ja nie mam klucza kolejnego. Gdzieś mogę zdobyć ten kluczyk kolejny? Być może tutaj. Dobra, zaraz się tam wrócimy. Najpierw przejdę tutaj do sklepu. Tam widzę, na samym dole jest sklep. Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze ten drugi kluczyk zdobyć. A tu mamy nadkakera, czyli broń, która nas w ogóle nie interesuje. Lecimy dzisiaj na taktyki. O, i jest jakiś nowy kluczyk. Klucz architekta. Czyli jednak... jednak coś tam jeszcze otworzyć będziemy mogli. Bardzo fajnie. A co jest w sklepie? O Jezu, zupełnie nic. Kompletnie nic dla nas. Nie mam pojęcia, gdzie powinniśmy pójść najpierw. Tu jest coś do otworzenia kluczykiem. To jest jedyne miejsce do otworzenia kluczykiem, więc pójdźmy tu. Tak, tu użyliśmy klucza architekta. O, proszę bardzo. I mamy merchandise categories. O, to jest tak świetny blueprint. To jest blueprint i gdzieś tu pewnie głową można wejść, jeżeli się nie... O, właśnie. O, to raczej powinienem wejść ciałem. Merchandise categories to jest tak świetna rzecz, bo... A czy tu mogę wejść gdzieś? A, tu na górze się drzwi otworzyły po prostu, okej. To jest świetna rzecz, bo przy wejściu do sklepu będziemy mogli w tym momencie wybrać jakby z jakiej kategorii chcemy zrobić zakupy. Czy to mają być bronie kontaktowe, czy to mają być łuki, czy to mają być jakieś granaty. Jedna również z fajniejszych rzeczy do odblokowania. A tu co mamy? To nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Parting gift. Nie mam naprawdę pojęcia, co to jest za mutacja. Być może się dowiemy. No na pewno się dowiemy, jak do kolektora po prostu podejdziemy. A tu co jeszcze mamy? No ale duże jest to piętro. Bardzo ładne w ogóle, podoba mi się. Dziwny pomysł, budowanie monumentu pod ziemią. Artefakt. Dziura w kształcie artefaktu i drzwi. Niezbyt subtelne. Mechanizm jakiś trzymał tam przejście. Cavern. Ciekawe. Ktoś mi pisał, że tu jest chyba możliwość zawalczenia z tym szkieletem. Ale jeżeli się nie mylę, to chyba dopiero na dwóch boss stemcelach się ta możliwość pojawia do przejścia na cavern. Więc my po prostu grając na standardowym poziomie trudności nie jesteśmy teraz w stanie wejść do tego piętra. Jeżeli się nie mylę, więc mamy możliwość tylko i wyłącznie pójścia na ten Forgotten Sepulchre. Czy jak to tam się nazywa? Dobra, idziemy na kolejne piętro. Bardzo fajnie, że mamy tych 60 przeciwników zabitych. Jak tu również się okaże, że nie ma tego specjalnego pokoju, to będę bardzo zły. Jest pokój specjalny, super. A w nim, o Jezu, ale beznadzieja, nic. Naprawdę nic, wszystko do sprzedania. Jestem w szoku, że wchodząc na to piętro, nie jesteśmy w stanie przejść przez czasówkę. Sprawia, że bomba pojawia się, jeżeli zabijemy przeciwnika za pomocą broni zasięgowej. Za pomocą broni zasięgowej, jeżeli zabijemy przeciwnika, pojawia się przy nim bomba. Fajne, a networking? Przeciwnicy, w których ugrzęzła strzała, dzielą 33% obrażeń, które otrzymują. Czyli rozumiem, że dzielą na przeciwników obok innych. A, że każdy przeciwnik, w którym jest strzała, między siebie dzieli obrażenia. Ciekawe, ciekawa sprawa. Co możemy teraz odblokować? Kiedy będę mógł te merchandise categories? Dwa jeszcze przedmioty musimy odblokować, aby móc w ogóle to odblokować. Szkoda. 50 komórek, całkiem spoko. No, lećmy w to ulepszenie miksturki. Wydaje mi się, że już na tym czwartym ulepszeniu miksturki na długo, długo tak naprawdę o tych ulepszeniach zapomnimy. Ja idę na kolejne piętro i pozwólcie mi na chwilę przerwy. Naleję sobie troszkę kolki, bo już mi się po prostu robi sucho w gardle. A my jesteśmy na naprawdę bardzo fajnym piętrze w tym momencie. No nie wiem, zazwyczaj mi na nie po prostu dobrze idzie. I tak jak mówiłem, dajcie mi chwilkę, napiję się. No i lecimy dalej. Przywołajmy sobie sowę. Wydaje mi się, że te... wachlarze będą zdecydowanie lepsze, gdy zacznę grać na tych wyższych poziomach trudności, gdy zaczną się pojawiać ci przeciwnicy z tymi strzałkami.
Oni są naprawdę straszni. Bardzo dużo tych pocisków w ogóle wypuszczają, więc no, będę miał ogromne szanse na zablokowanie tego pocisku. No bo właśnie, tu już sami widzieliście. Mimo że atakowałem w stronę, z której leciał pocisk, nie byłem w stanie go zablokować, bo po prostu atakujemy zbyt wolno tymi wachlarzami. O, teraz mi się udało pocisk odbić, szkoda tylko, że w drugą stronę. No ale obrażenia krytyczne przez 8 sekund zadajemy. Myślałem przez chwilę, że właśnie, Boże, 8 sekund strasznie długo. Ale teraz jak gram, no to rzeczywiście widzę, że 8 sekund to jest nic, jeżeli to jest tylko przy... Mogę to odbić? Kurde, no za wolno atakuję, żeby to odbić. Mogę odbić? Nie wiem, chyba nie mogę. Chyba to się nie liczy akurat jako pocisk, a szkoda. Wydaje mi się, że powinno się liczyć jako pocisk. I to jest chyba jedna z tych miejscówek, przez które... A nie, jednak się nie będę musiał wracać. Już myślałem, że tam teleportu nie będzie. Kolejny sekrecik. Wiem, że piszecie mi często w komentarzach, że jakiś sekret ominąłem. To troszkę szczerze mówiąc nie wiem po co, bo już jestem po podejściu, nie mogę się wrócić, aby te sekrety na nowo zobaczyć. Poza tym, nie wiem, tak porównując z początkami jak nagrywałem, no wydaje mi się, że zdecydowanie idzie mi lepiej zauważanie tych sekretów. Na początku rzeczywiście jak grałem, te sekrety tak nie za bardzo, a teraz jest nawet nieźle. Zmienił sobie granat, bo jeżeli nie trafi się nic lepszego, to ten lodowy chociaż będziemy mogli ulepszyć i z dwoma plusami będzie on nam dawał bonus do statystyk, podczas gdy ten root grenade nie. Tu mamy Great All of War 7 z plusem. Szczerze mówiąc spoko. Fajna, to jest naprawdę broń. Znaczy broń, no przedmiot aktywny, naprawdę przyjemny. Jeszcze strzały przebijają pierwszy cel. Taką ma umiejętność ten tasowa, którą właśnie kupiliśmy. Naprawdę przydatna rzecz. Tamta też miała bardzo fajną umiejętność, tam po zabiciu przeciwnika zwiększałem prędkość poruszania się. Świetna rzecz. Ale wolę chyba po prostu lepiej zadawać obrażenia przeciwnikom. Wolf Trap. I Wolf Trap też będzie chyba lepszą rzeczą na ogólnie bossów w porównaniu do Ice Grenade'a. Więc go sobie zamienię i lecimy dalej. Wolf Trap niekoniecznie będzie lepszy... O, super. Ale trudne przejście, naprawdę. Wolf Trap niekoniecznie będzie lepszy na zwykłych przeciwników. No, będzie zdecydowanie gorszy na zwykłych przeciwników. Ja go chyba zostawiam głównie na walkę z asasynem. Podczas walki z asasynem ten Wolf Trap świetnie się sprawdza. Asasyn to jest taki boss, który właśnie nie za bardzo chce się zamrażać, na którego lepiej po prostu mieć właśnie jakieś flashbangi, jakieś wolf trapy. Wolf trap to w ogóle jest chyba najlepsza najlepszy przedmiot aktywny na jakiegokolwiek bossa, bo on zawsze działa. To nie ma tak, że boss może iść przed siebie, przejdzie przez tę pułapkę i nic mu się nie stanie. Wolf Trap działa chyba zawsze. Co to za dziwne przejście? Ja cię kręcę. Sklepik mamy! O, no i chyba widzę, z czym zostajemy do końca gry. Quickbow zadaje dużo obrażenia, ale... ta kusza... to dopiero zadaje obrażenia. Fajnie jest Quickbow też, bo przebija pierwszy cel. A mamo zwiększone, świetne ma w ogóle statystyki, ale ja i tak to będę ulepszał, więc nie zostałem. Wiecie co? Graliśmy ostatnio na kuszy. Zagrajmy dzisiaj na Quickbow, na no, tym szybkim łuku. Zmieńmy go sobie, zamiast tych flashing fansów. Na 7 poziomie broń to już rzeczywiście broń, z którą mogę grać do końca gry. Dużo pieniędzy nie mamy, więc teraz całe pieniądze jakie mam raczej zostawiam na ulepszenie Quickbowa na kolejnym piętrze. Ale naprawdę, no, fajna sprawa. Quickbow zadaje krytyczne obrażenia przeciwnikom, w których mamy minimum 2 strzały założone. On strzela naprawdę tak często, że te strzały 2
są prawie zawsze w jakimś przeciwniku. Jest właśnie o tyle fajny, że nie dość, że ma zwiększone ammo. Te strzały przebijają jeszcze pierwszy cel. A to jest na łukach jedna z najlepszych tak naprawdę zawsze umiejętności. Mam nadzieję, że mi się w końcu gdzieś trafi ten łuk lodowy. Tak jak mówiłem, to jest jeden chyba z moich ulubionych łuków. No to naprawdę nie jest broń do zadawania obrażeń, to jest tylko i wyłącznie do zamrażania. Ale jest prześwietny, bo ma bardzo dużo amunicji, tak szybko atakuje. Również bardzo łatwo na tym łuku o przebijanie przeciwników. Naprawdę, moja chyba ulubiona broń do takiego crowd controlu. Lecimy dalej, już większość piętra odkryliśmy, ale tu jeszcze naprawdę, ojejciu, dużo przeciwników zostało. I tam znowu są przeciwnicy w ścianach. Czy możecie mi napisać, o co chodzi z przeciwnikami w ścianach? I jedna rzecz, jeżeli odpowiadacie mi na jakieś pytanie w komentarzu, które zadam, bardzo bym był wam wdzięczny, jeżeli zaznaczalibyście moment, w którym zadaję jakieś pytanie, albo po prostu pisali, jakie pytanie zadałem, bo czasami wy odpowiadacie na pytanie. A ja wiecie, wstawiłem odcinek 2 dni temu, tych pytań zadałem 10. Kompletnie nie pamiętam, na jakie pytanie odpowiadacie. A naprawdę widzę, że dużo z was mi na te pytania odpowiada, dużo w ogóle komentarzy pod tymi DCS-ami się pojawia. Za to jestem wam bardzo wdzięczny i naprawdę się z tego powodu cieszę. Hej, fajny jest ten łuk. Nie wiem, czy on mi się kiedyś nie podobał. Chodź się kręcę, nie wiem jak tam wskoczyłem niby, a obrażeń nie otrzymałem, bardzo dobrze. A, czemu ja bez tej sowy latam, to nie wiem. No i proszę bardzo, pułapka na niedźwiedzie. Przeciwnik unieruchomiony, naprawdę fajna rzecz. Również na takich właśnie silniejszych przeciwników. No i to przebijanie, jak to świetnie działa. Te tarcze sprzedajemy, ja zdecydowanie bardziej wolę tą, którą mamy obecnie, ona stanuje przeciwników dobrze zablokowanych. No i mamy już przejście na Clockroom, więc mamy walkę z asasynem. Mamy tam jeszcze to utko z kurczaka, ono jest do sprzedania tak naprawdę, bo i tak tu się wyleczymy, jakoś mnie specjalnie nie obchodzi. Idziemy na walkę z bossem. I tu już może być problem. Na walce z bossem czasami strzały się kończą. I nie za bardzo wiem, jak to ogarnąć. Na pewno zmienimy wszystkie mutacje, jakie mamy. Zostawię komórki, tak jak zawsze to robię przed walką z bossem. Ulepszenie na plus plus kosztuje bardzo dużo pieniędzy, nie stać nas na to. A my, tak jak mówiłem, zmienimy sobie mutację, aby koniecznie mieć mutację na ammo. Żebyśmy mieli dwa razy więcej ammo po prostu. Oprócz tego... Hunter Instinct, to jest też fajna rzecz, zmniejsza cooldowna na naszych skillach o 1,7 sekundy za każdego przeciwnika zabitego po prostu z łuku, więc na pewno przydatna rzecz. I lecimy na walkę z bossem. Fajne mutacje na łuki też w ogóle zostały nam do odblokowania, ich nawet jeszcze nie znalazłem. Wiem, że jest na pewno jedna taka, która sprawia, że jeżeli bijemy w przeciwnika, w którym są strzały, to te strzały chyba wypadają, coś w tym stylu. Przy wypadaniu te strzały zadają bardzo dużo obrażeń. Naprawdę fajna rzecz. No nie! Tak już dobrze szło! Czemu ty masz taki duży zasięg? Już myślałem, że go zabiję bez otrzymywania obrażeń. No ale byłoby ciekawie, jakby udało mi się to zrobić podczas podejścia z łukiem. No i jeden raz mnie trafił. Trafiła, przepraszam. Kurde, naprawdę tak blisko byliśmy. No nic no. I tak poszło strasznie szybko, mega dobry snuk. To jest super mutacja, Velocity. Ona chyba wydłuża efekt działania tego bonusu na speeda. Firebrand, czy chcę zamiast łuku? No nie za bardzo, wolałbym mieć cokolwiek do obronienia się. A Slicer znowu się trafił bez plusa, to te Slicery. Bez plusa to ja nic nie biorę, Boże, my już godzinę gramy, naprawdę. No krótkie te odcinki z DCS nie są, trzeba przyznać. Wszystkie komórki oczywiście idą na ulepszenie kuźni. Naprawdę sporo już ich tutaj jest, 90% itemów jest z plusem. Niedługo naprawdę będę się bardzo dobrze czuł, jeżeli chodzi o te poziomy naszych itemów. I tak, bonus na bieganie wydłuża się trzykrotnie. Ciekawa rzecz, ale no nie, mało przydatna podczas walki. I tak zazwyczaj jak gramy w DCS-y, to jeżeli gramy dobrze, to ten bonus praktycznie zawsze utrzymujemy, więc mało mnie to na razie interesuje.
Nie ma tutaj gościa do ulepszeń? A, był tam wcześniej. I tak nas nie stać na ulepszenie łuku, tam 17 tysięcy chyba musimy mieć, jeżeli dobrze pamiętam, więc... Na ulepszenie łuku na pewno uzbieramy, czy uzbieramy na ulepszenie tam sowy, wolfstrapów... Wątpię, że na ulepszenie dwóch rzeczy uzbieramy. Na pewno jedną z tych rzeczy jeszcze ulepszymy. Więc tę statystykę zawsze troszkę będziemy mieli lepszą. O, wolfstrapy 7 z plusem. Świetnie. Po prostu wyższy poziom. No tutaj znowu jest to przejście, tak jak mówiłem, do którego no nie mamy dostępu. Musielibyśmy iść przez ramparty, jeżeli się nie mylę. Nie ramparty, tylko przez promenadę potępionych. Idąc przez promenadę potępionych, tam mamy te Gardener's Key, te klucze ogrodnika do zgarnięcia. I te klucze ogrodnika dają nam dostęp do tam innego jakiegoś pokoju i tak dalej, i tak dalej. Zagmatwane to jest strasznie, nie udało mi się nigdy tego tak naprawdę zdobyć. Ło, a co to jest? Flashing Fancy 6 z plusem i to jeszcze z gwiazdką, no ale my mamy chyba fajniejszą rzecz. Już nagrałem się z tymi wachlarzami dzisiaj, dam sobie z nimi spokój. Jaki ten łuk jest fajny, naprawdę, jak mi się podoba, jak on zasuwa. Rzeczywiście bez tej umiejętności przebijania nie byłby taki dobry. A teraz czy to jeden przeciwnik, czy to grupka przeciwników, ja sobie radzę naprawdę nieźle. Mówię, jakbyśmy jeszcze tylko mieli te... O, nie wiedziałem, że aż tak tam nas przyciągnie. Jakbyśmy mieli jeszcze tylko te mutacje na ten łuk, no to już w ogóle byłoby genialnie. No jejciu, jak ty masz zasięg. Jomuś. Ło, elitka. Bardzo niefajna, z takim laserkiem wokół niej co lata, ale... widzę, długo żyła. Jejciu, lepszy jest ten amulet jego, ale ten, który mamy, daje nam statystyki. Ja wezmę ten od niego, tylko na długość trwania tego piętra. Jeżeli nie zapomnę, jak zapomnę, też nic się nie stanie wielkiego. A co to jest za przejście tam? Jak tu się dostać? Halo, halo, przepraszam bardzo. O! Ciekawe, główką możemy tu polecieć. Zgarnąć młotyk i go tak naprawdę sprzedać od razu. No zawsze 800 golda więcej. Co chciałem powiedzieć? Ten nasz amulet jest lepszy właśnie z uwagi na tą statystykę, bo na taktykach nam zależy zawsze bardziej, ale ten nam daje komórki razem. Razem z komórkami daje nam dodatkowe złoto. Więc tego złota zdecydowanie więcej uzbieramy. Tak jak mówiłem, na tym złocie nam tak bardzo zależy teraz. Trzy itemy mamy do ulepszenia, plus jeszcze, jeżeli pieniędzy wystarczy, przecież będziemy zmieniać statystyki. A, nie mogę tego zablokować, co ja odwalam. Będziemy zmieniać statystyki na naszym łuku. Dobra. Cofamy się tu do góry. Tak jak zawsze, zwiedzamy najpierw całe piętro, potem dopiero idziemy do tych specjalnych pokoi z walkami z minibossem. Jakoś tak już zacząłem grać i tak chyba zawsze będę grał. Możecie mi napisać, czy wy zazwyczaj wchodzicie od razu do pokoju z minibossem, czy tak samo jak ja, najpierw zwiedzacie tutaj całe piętro. Dobra, tu nic nie ma. I tu jest przejście do lore, więc tutaj też raczej nic nie będzie, tak jest. Musimy niestety się całkiem spory kawał wrócić. Najszybciej będzie po prostu teleportem. No i jedno z naszych dłuższych podejść w Dead Cells, ale no naprawdę, dzisiaj tych pięter było tak dużo. Ojej, czek. On naprawdę mocno przyciąga, nie wiem. Jakoś się przyzwyczaiłem do zamrażania tego typa. Zamrażania, stanowania go. Ten łuk wcale tak dużo obrażeń nie zadaje, jak mi się wydawało. Teraz też trochę mniej obrażeń zadajemy, bo mamy o jeden punkt taktyki mniej. A tu mamy Flint do sprzedania. Tam jest ten potrójny łuk też w sklepie, niby poziomu 8. Czyli wyższego jak nasz, ale no z doświadczenia wiem, że te bronie
bez możliwości zadawania krytycznych obrażeń praktycznie zawsze są gorsze od słabszych broni, które tą możliwość zadawania krytycznych obrażeń mają. Szczególnie gdy mamy łuk, przy którym zawsze te obrażenia krytyczne wchodzą, bo no bez przesady, jak walczymy z bossem, w nim zawsze są minimum te dwie strzały, więc każde obrażenia, jakie mu zadajemy, są krytyczne. Dobra, tam mamy przejście do końca już. Tu widzę, jeszcze mamy jeden zwój do zgarnięcia, zanim pójdziemy dalej, więc pójdziemy sobie najpierw po ten zwój do tego przejścia, z tego co widzę. O kurde, serio mnie tak szybko wciągnął? Ale dużo obrażeń tutaj otrzymuję na tym piętrze. Znaczy dużo obrażeń. Dużo obrażeń nie otrzymuję, ale wiele razy te obrażenia otrzymuję. O. I coś tam mówiłem i znowu zapomniałem. Nieważne. Dobra, przejście już na walkę z... To jest z tym Ramusem chyba. Z tym szczurem z na plecach kolcami, tak jest. No nie no, z pojedynczymi przeciwnikami naprawdę świetnie idzie z tym łukiem. Bardzo się bezpiecznie w ogóle z nim czuję, gdy walczę z jednym przeciwnikiem. Zastanawiam się, jak to będzie podczas walki. Serio go to nie trafia? O co chodzi? Halo? O, teraz go trafią dopiero. Ciekawe, jak to będzie podczas walki z końcowym bossem. Czy tu ktoś jest jeszcze? No oczywiście, ziomek od wirka miecza do zabicia. Łuki takie szybkie też są właśnie fajne, bo możemy sobie nimi... O! Mogę cię sparować, ale nadal szarżujesz, to nie wiedziałem. Strasznie dużo zdroja ma ten ziomek. Naprawdę, zdecydowanie więcej niż ten z takim mieczem dwuręcznym, czego bym się w życiu nie spodziewał. No i fajne są te łuki, które bardzo szybko atakują, bo możemy sobie skakać. I w ogóle wszystkie broni, które szybko atakują. Bo możemy skakać, atakować w locie i nasza animacja ataku jest na tyle szybka, że prawie nie spadamy. Dobra, pójdźmy sobie teraz na naszego szkieleta. A wcześniej chyba mówiłem o tym łuku potrójnym, że jest słaby. Nie wiem, czy dokończyłem wszystko, co chciałem powiedzieć, ale mam taką nadzieję. Tu będziemy walczyli z tym szkieletem. No on już może być małym problemem, bo bardzo łatwo może... Ojej, co jest? Bardzo łatwo może do nas doskoczyć. Czy on odbija? Tak, on nie otrzymuje obrażeń, gdy się kręci. Dlatego z nimi tak nie idzie dzisiaj. Okej. Okay. A nie, nie będziemy z nimi mieli problemu, bo... No właśnie. Mamy pułapkę na niedźwiedzie, która działa też na szkielety. Klucz do zamku, idziemy dalej. Dzięki za info o tym, co robi... co robią te poziomy zatrucia. Napisaliście mi, że im więcej tej infekcji mamy, tym większe obrażenia otrzymujemy. Plus jeżeli mamy maksymalny poziom infekcji, nasz maksymalny poziom zdrowia spada do chyba 10%. Tak, maksymalny poziom zdrowia spada do 10% zaledwie. I jeżeli jakiś przeciwnik nas wtedy zabije, to gra jakby źródło śmierci pokazuje jako... O! Przeciwnik specjalny. Gra jako źródło śmierci pokazuje, że zabiła nas ta choroba, a nie ten przeciwnik. Gdzie my jesteśmy? Tutaj, dobra. Tutaj nas jeszcze nie było. Ciekawe jest to, że na minimapie nie pokazuje się, że przeciwnik jest z gwiazdką, czyli przeciwnik, z którego możemy zdobyć kolejny zwój. Muszę mieć to na uwadze i następnym razem, jeżeli takich przeciwników pojedynczych będę widział, to muszę koniecznie zobaczyć, czy jest możliwość po prostu dostania kolejnego zwoju. Nie wypada zwojów omijać. Muszę też pamiętać, żeby po wyjściu od walki z tych szczurów pójść po nasz amulet. Mniej nam obrażeń blokuje otrzymywanych, ale tak jak mówiłem, no mi zdecydowanie bardziej zależy na zwiększonych zadawanych obrażeniach. Walka z tymi szczurami, no ona jest zawsze strasznie prosta. Tu to przebijanie przeciwników się bardzo przydaje. Fajne jest też to, że bardzo dużo tych komórek z nich dostajemy, więc ten amulet nasz świetnie działa i jeszcze więcej tego złota daje. No i powinniśmy mieć pieniądze chyba na ulepszenie
każdego przedmiotu? Serio? Po wejściu tutaj normalnie z łańcucha. Ale głupota. No nic. I tak już tyle razy obrażenia to otrzymałem. Jakoś specjalnie się tym nie przejmuję. Wiem, że tego pokoju nie będziemy mieli. Od kolejnego podejścia już zaczynamy grać na wyższym poziomie trudności. Niekoniecznie będę grał na dwóch komórkach, ale sądzę, że na jednej. Wiem, że to nie ma jakiegokolwiek sensu, bo sens grania na jednym stemcelu jest, gdy zaczynamy ulepszać rzeczy w kuźni. Bo im więcej stemceli, tym bardziej możemy te przedmioty w kuźni ulepszać. My nadal nie jesteśmy na jakby naszym limicie, więc kompletnie nic nam nie daje ten pierwszy poziom trudności, ale ja na nim zacznę grać, aby, nie wiem, ciekawsze podejścia były, bo wydaje mi się, że rzeczywiście jak na razie jest po prostu zbyt łatwo. I Sinew Slicer, to jest ciekawa rzecz. Czy Sinew Slicer będzie na walce z bossem lepszy od tego... Sowy? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Mimo, że Sowa jest wyższego poziomu, to Sinew Slicer będzie lepszy. Sprzedajmy sobie Sowę. Wrzućmy po raz kolejny taktyki. Zgarnijmy tutaj broń. Ja rzeczywiście tutaj zawsze wskakiwałem samemu, a głową jest bezpieczniej po prostu. I halo, halo, wróć mi proszę do nas. Serio, nie mogę jej zgarnąć, ale głupota. Tu może sobie stańmy. I ją sprzedajmy. I jeżeli dobrze rozumiem, to by było już całe piętro. Lecimy na walkę z końcowym bossem. Sala tronowa, dużo pieniędzy mamy, więc na pewno fajne jakieś rzeczy ogarniemy. Nie będę raczej ulepszał tarczy. Wiem, że ona by nam dała jedną jeden więcej do zdrowia. Wiecie co, zostawię te wszystkie komórki na ulepszenie w kuźni po prostu, na kolejne podejście. Bang, bang i bang. Kurde, zwiększa survival. Czemu? Ale mało pieniędzy zostało. Jakie mamy modyfikatory? Nie najgorsze, nie najlepsze. Zostawmy je może. Ja bym zmienił to, aby mieć jedną taktykę więcej. Kurde, też się nie zmieniło na taktyki. No nic, ale jest tak. Napisane, że przeciwnicy umierają, jeżeli umierają, jeżeli umierają. Podpalają ziemię wokół nich, jeżeli umierają. A to zadaje, nie zadaje zwiększonych obrażeń podpalonych, ale na nich kładzie ten olej łatwopalny, więc może jakoś to na tego bossa wleci. A jeszcze chciałem przeczytać, co robi Sinew Slicer, bo nie czytałem. Przebijają pierwszy cel, zwiększone obrażenia zamrożonym przeciwnikom i toksyczną chmurę, gdy umierają. No szczerze mówiąc, nie trafiłeś jakieś specjalnie dobre te modyfikatory, ale no mamy tak dobre statystyki, gramy na podstawowym poziomie trudności. Nie ma się raczej czego obawiać. Nie ma to jak grać z jedną i tą samą tarczą od początku do końca gry. No ale mówię, te tarcze są naprawdę na tyle dobre, nieważne jaki one mają poziom. Zawsze są dobre. Dzień dobry panu, no i czemu tak szybko podleciałeś? Miałeś mnie podlatywać, chamie ty. O kurde, ale to szybko eksplodowało, to jest chyba elitka i dlatego. Nie wiem, być może. Stój w miejscu kolego. O kurde, coś mi nie idzie zbyt dobrze. Lecimy z pułapkami na niedźwiedzie. Parę razy obrażenia otrzymamy, ale no nadal zdrowia mamy naprawdę w brud. O, do góry, do góry. Nie no, te pułapki na niedźwiedzie są tak OP na każdego bossa, naprawdę. Polecam wam brać ten przedmiot. Ja go na początku nie lubiłem. I miałem problemy z bossami. Przestałem mieć te problemy, odkąd zacząłem te pułapki na niedźwiedzie brać. Są przeganialne na każdego bossa. Dwie pułapki kładziesz i masz wyrąbane praktycznie na każdego bossa. No nic, to by było całe podejście. Jak mówiłem, od kolejnego już postaram się grać na wyższym poziomie trudności, żeby po prostu było ciekawiej. No poza tym już niedługo tak naprawdę te ulepszenia w kuźni naprawdę będą na wysokim poziomie. Zaraz każdy przynajmniej będziemy mieli z plusem. Jeżeli tylko uda mi się dotrzeć do kuźni, to już tak będzie. A później już będziemy ulepszali przedmioty na dwa plusy.
Nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, a my widzimy się w kolejnym. Mam nadzieję, że za 2 dni. Trzymajcie się i cześć!